Dni Sosnowca wracają po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Od tego roku w zupełnie nowej formule Sosnowiec Fan Festival. Wielka scena stanie na terenie kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego, a miasto poinformowało właśnie, kto wystąpi pierwszego dnia. Rodka, to Anieli, to Sarsa, Natalia Przybysz i Nosowska. To gwiazdy, które uświęcą Dni Sosnowca. Myślę, że dla każdego coś dobrego. I serdecznie, tak jak powiedziałem, zapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca, wszystkich mieszkańców Zagłębia, wszystkich mieszkańców województwa śląskiego, całej Polski, gdzie tylko, skądkolwiek do nas chcą przybyć. Informacje o pozostałych wykonawcach będą pojawiać się w kolejnych dniach. Jednak koncerty to nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowano z okazji obchodów Święta Miasta. 11 czerwca też niesamowite przedsięwzięcie z kolei realizowane na terenie Areny Sosnowiec, gdzie będziemy gościć człowieka, którego chyba przedstawiać za bardzo nie trzeba, Marcina Gortata, byłego zawodnika NBA, który teraz w dalszym ciągu wzmacnia sportowo, zawodowo dzieci i młodzież, co jest szczególnie ważne, bo jak wiemy, w zdrowym ciele zdrowy duch. Podczas Sosnowiec Fan Festiwalu nie zabraknie też tradycyjnych atrakcji jak mini Wesołe Miasteczko. Tegoroczne Święto Sosnowca potrwa od 9 do 11 czerwca, a na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny.